imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Tę najświętszą ofiarę sprawuję o łaskę nieba dla świętej pamięci Andrzeja Wierzbickiego. W imieniu księdza proboszcza witam wszystkich zgromadzonych na tej niedzielnej Eucharystii, zapraszając do wspólnej modlitwy. Na początku tej niedzielnej mszy świętej Pana Boga za nasze grzechy przepraszajmy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Posłannictwa. Oto Słowo Boże. Amen.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się Synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przebrania ze synów, odkupienia naszego ciała. Oto Słowo Boże. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i plon wydały, jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usiądźmy na krótkie kazanie. Uczenia Bożego Słowa. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża Franciszka, aby głos jego nauczania jako najwyższego autorytetu moralnego świata dotarł do wszystkich zakątków ziemi. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, aby porządek społeczny wśród podległych im władzy krajów i narodów budowali na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Ciebie prosimy. Módlmy się za wypoczywających na wakacjach i za tych, którzy w tym czasie pracować muszą. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji tej mszy świętej o łaskę nieba dla świętej pamięci Andrzeja Wierzbickiego. Ciebie prosimy. Panie, z ojcowską dobrocią spełnij nasze prośby, abyśmy wzrastali w miłości ku Tobie przez Chrystusa Pana naszego. Kościoła słuchać każdy czas.
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wejrzyj Boże na dary błagającego Cię Kościoła i przymienię na pokarm duchowy dla Twoich wiernych, aby przyjmując Go wzrastali w świętości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W Bogu górę serca. Znosi winy jedną Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, On bowiem litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy. Przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami, archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi,
Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w wierności Ducha Świętego, wszelka ta cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego Słowo, ośmielamy się mówić. I doprowadź do pełnej jedności, w której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Thank you.
aby przez uczestnictwo w tym sakramencie wzrastał w nas Jego zbawienny owoc. Przez Chrystusa, Pana naszego. Rozpocznijmy proszę ogłoszenia na bieżący tydzień msze święte w tygodniu, codziennie o godzinie 19. W sobotę o 9.30 poranna msza święta, a o 19.00 pierwsza już niedzielna. Jutro pomodlimy się za zmarłych z rodziny Gulbinowicz i Gryniewicz, we wtorek za świętej pamięci Malwinę, Piotra, Antoniego, Stefanii i Antoninę. W środę koncelebrowana msza święta za świętej pamięci Barbarę, Eugeniusza i Henryka Gadomskich, a także za świętej pamięci Jerzego Kaletę, 6. rocznicę śmierci i o zdrowie dla Rosalii. W czwartek pomodlimy się w 1. rocznicę śmierci świętej pamięci Bronisławy Burety. W piątek za świętej pamięci Zygmunta Barańskiego w 2. rocznicę śmierci. W sobotę o 9.30 za świętej pamięci Ewę, a o 19.00 w sobotę za świętej pamięci Zbigniewa, Eugenię, Czesława, Alfredę oraz zmarłych z rodziny Kinka. W niedzielę przyszłą 20 lipca o godzinie 7.30 poranna msza święta recytowana z pierwszą modlitwą eucharystyczną ofiarowana będzie za świętej pamięci Marianne, Edmunda, Małgorzaty i Jerzego Nowaków. O 10.00 w intencji Szymona o łaski Boże z racji 9 urodzin, to nasz ministrant, a o 19.00 za zmarłych z rodziny Gdakowicz i Nowak. W kościele filialnym w Pogorzelicy w niedzielę modlimy się od 11.30, o 16.30 i o 20.30, a w ciągu całego tygodnia zawsze o godzinie 17.00 sobotnia msza święta w Pogorzelicy o 17.00 też jest mszą świętą pierwszą niedzielną. W Pogorzelicy trwają także misje u stóp krzyża. Szczegółowy program jest wywieszony w gablotce z ogłoszeniami. Jutro od 11 do 12 adoracja krzyża indywidualna, zakończona modlitwą prowadzoną przez kapłana, modlitwą Anioł Pański. Od godziny 15.30 będzie możliwość posłuchania i zobaczenia wydarzenia, które miało miejsce 11 czerwca 1987 roku na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Mianowicie będzie to homilia świętego już Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinę, którą właśnie wtedy wygłosił w Szczecinie. Zachęcam małżonków, narzeczonych do odwiedzenia kościoła jutro, by wysłuchać oryginalnego nagrania właśnie tej homilii o małżeństwie i rodzinie z 1987 roku. O godzinie 15.30 rozpocznie się to wydarzenie. Natomiast o godzinie 16.30 będzie koronka do Bożego Miłosierdzia, o godzinie 17.00 msza święta i adoracja krzyża do godziny 21.00 zakończona modlitwą Anioł Pański. Po mszy świętej o 17.00 będzie można otrzymać indywidualne błogosławieństwo relikwiami Krzyża Świętego, które wędrują razem z krzyżem biskupa Ottona. Kopią w zasadzie tego krzyża, bo oryginał znajduje się w Muzeum Narodowym w Szczecinie na Wałach Chrobrego. I w środę, tu w naszym kościele, w każdą środę jest także specjalne nabożeństwo do Matki Bożej Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia, po mszy świętej o godzinie 19.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania do Matki Bożej Ostrobramskiej, prośby, następnie w formie śpiewanych wezwań, modlitwa wstawienniczna w intencji chorych oraz indywidualna adoracja do 21.00. W tym czasie zawsze można skorzystać ze sakramentalnej spowiedzi świętej. O 21.00 śpiewamy apel jasnogórski. I to ta modlitwa zakończy to wieczorne, środowe czuwanie. W zakrystii można złożyć specjalną ofiarę na dokończenie budowy bursztynowej sukienki dla Matki Bożej Ostrobramskiej. Wykonawcą jest gdański bursztynnik pan Mariusz Drapikowski. Sukienka ma być gotowa we wrześniu tego roku. Prasa katolicka, tygodniki Niedziela i Gość Niedzielny są do nabycia. Zdaje się, że już nie będzie chyba tej prasy. Nie ma.
ciągle zwiększamy ilość egzemplarzy i ciągle nam brakuje, ale to dobrze świadczy o nas, że zaczynamy czytać te tygodniki naprawdę fantastyczne. W Kościół Niedzielnym dzisiejszym, jeżeli ktoś zdąży, gdzieś może czasami w kioskach z prasą zdarzają się, że można zdobyć Gościa Niedzielnego, czy też niedzielę. W Gościu Niedzielnym jest właśnie wywiad z panem Mariuszem Drapikowskim i z jego synem Kamilem, którzy są artystami gdańskimi. Właśnie w tej pracowni pana Mariusza Drapikowskiego jest wykonywana sukienka. Korony z tej sukienki są już zamontowane, a są one i cała sukienka wyrazem wdzięczności miejscowej wspólnoty, ale także okazuje się wielu wczasowiczów, turystów za otrzymane łaski, konkretnie uzdrowienia z chorób nowotworowych mózgu, z guzów mózgu. Zwłaszcza tutaj jeden przypadek taki w naszej parafii wydarzył się. W tamtym roku mieliśmy drugi, bardzo podobny. Teraz jest też trzeci. Oczywiście nie mówimy tutaj o cudownym uzdrowieniu w takim klasycznym wydaniu, ale o wysłuchanych prośbach o ocalenie życia i powrót do zdrowia. Mężczyzna 7 albo 8 lat temu otrzymał diagnozę guz mózgu. Kiedy przystąpiono do operacji, okazało się, że pod tym guzem mózgu był jeszcze jeden, którego w ogóle żadne urządzenie nie pokazały. Operacja trwała około 8-9 godzin i lekarze po wyjściu powiedzieli małżonce, że niestety mąż będzie jak roślinka. Nie będzie mówił, nie będzie słyszał, nie będzie widział, nie będzie się ruszał, bo naruszono istotne tam powiedzmy unerwienia w mózgu, struktury mózgu. I jakie było zdziwienie lekarzy, którzy po wybudzeniu go ze śpiączki farmakologicznej kazali mu ruszać rękami. Rusza, otworzył oczy, widzi, słyszy, mówi, chodzi, prowadzi nawet samochód. Więc właśnie i inne jeszcze przypadki, których tutaj już nie będę wymieniał, są to więc znaki wysłuchania modlitwy i to pobudziło nas wszystkich tutaj do tego, żeby właśnie ten obraz taki prosty i skromny, o małej wartości artystycznej przyozdobić właśnie piękną, bursztynową sukienką jako świadectwo naszej miłości do Maryi i ufności w to, że wysłuchuje tych, którzy proszą. Oczywiście zawsze prosimy z poddaniem woli Bożej, nie nasza, ale Boga wola niech się dzieje w nas. Nawet kiedy niesiemy krzyż, choroby, cierpienia, umierania, ale zawsze możemy prosić, bo On wie, co dla nas jest najlepsze. Dziękuję zatem za wspólną modlitwę, za ofiary złożone na tacy. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom na rozpoczęty tydzień, wszystkim solenizatom, jubilatom razem z księdzem celebransem, księdzem Markiem. Życzymy wszelkiego dobra i pokoju. Pozdrówmy nasze rodziny, tych, którzy dzisiaj musieli pracować, żebyśmy mogli odpoczywać. Życzę wszelkiego dobra wszystkim wakacyjnym gościom. Szczęść Boże. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Oto ofiara spełniona. Oh, yeah.
Dziękuję bardzo. A ja tam nigdy siebie nie nagrywałam. A tu zdjęcie chyba.